Mroczna Marianna z Heiber w wydekoltowanej sukni tańczy jak Ad Dams. Jak jej poszło? Nie umiem tańczyć. Serial Tima Burtona Wednesday, który opowiada o szkolnych przygodach córki słynnej rodziny Ad Damsów, podbił cały świat. Jest nie tylko jedną z najpopularniejszych produkcji na Netflixie, ale stał się również sławny w mediach społecznościowych. A to za sprawą oryginalnego tańca głównej bohaterki, które odtwarzają teraz miliony internautów. A wśród nich ucharakteryzowana na mroczną Wednesday Ad Dams Marianna z Heiber. Jak jej wyszło? Sama przyznała, że nie potrafi tańczyć. Serial Netflixa Wednesday już po tygodniu od premiery osiągnął imponujący wynik. Oglądano go ponad 341 miliona godzin. W jednej ze scen tytułowa Wednesday Ad Dams tańczy na szkolnym balu. Jej dziwaczny, choć uroczy taniec, stał się prawdziwym hitem internetu. Taniec Wednesday zaczęły kopiować miliony internautów na Instagramie i TikToku. Zamiast oryginalnej muzyki z serialu podłożono jednak piosenkę Lady Gagi Bloody Mary. Wreszcie, nawet sama Lady Gaga nagrała krótkie wideo, w którym tańczy choreografię z serialu. Do milionów fanów Wednesday na całym świecie postanowiła dołączyć Marianna Schreiber. Żona ministra w rządzie PiS Łukasza Schreibera opublikowała na swoim Instagramie krótki film. Zaplotła dwa warkocze jak Wednesday Ad Dams, włożyła czarną wydekoltowaną kreację. Zrobiła mocny, mroczny makijaż i ruszyła do tańca wraz ze swoją córką w Nic Dziwnego. Że w mediach społecznościowych zaroiło się od filmów, a na TikToku pojawił się trend i gotowe efekty oraz muzyka. Mamusiu, zatańczymy razem do Wednesday TikTok trend? Córeczko, nie, ja nie umiem tańczyć. Mamusiu, to nieważne, przebierz się razem ze mną, umaluj i chodź. Będziemy miały radość. Jak ja mogłam tej słodkiej dziewczynce odmówić, napisała Marianna Schreiber i pochwaliła się efektami. Rzeczywiście, niezupełnie trafia w rytm dyskotekowej piosenki. Chociaż cały anturaż się zgadzał, może poza piękną choinką, która nie pasowała do mrocznego klimatu Ad Damsów. Ale układ choreograficzny nie wyszedł Mariannie doskonale. Na szczęście, liczą się dobre chęci i wspaniała zabawa. A córka, z pewnością była dumna. Po roznegliżowanej sesji Marianna Schreiber odpowiada duchownemu. Zaprosiła go w wyjątkowe miejsce. Roznegliżowana Marianna Schreiber kusi gładkim brzuchem. Znany duchowny nie wytrzymał. Jak napisała, tak zrobiła. Co teraz stanie się z Marianną Schreiber?